Poznaliśmy się w liceum. To była dosyć śmieszna sytuacja. Był to Dzień Kota. Tomek podobno mnie wtedy zobaczył. Ja go nie pamiętam z tego dnia. Po jakimś czasie podeszła do mnie koleżanka z klasy. Poprosiła o mój numer telefonu. Była pomalowana jak kotek. Miała na buzi kocie wąsy. I urzekła mnie swoją urodą. Bardzo, bardzo mi się spodobała. I myślę, że trafił mi wtedy amor, który trzyma mnie do dzisiaj. Podeszła do mnie koleżanka z klasy. Poprosiła o mój numer telefonu. I tak do mnie napisał. Właśnie, że mu się spodobałam. I czy moglibyśmy się zobaczyć? Tak naprawdę... Ja już wtedy wiedziałem, że jest osobą cudowną i wiedziałem, że to jest ta kobieta. Przez cały okres liceum brałem się jak mogłem. Jednak los chciał, że no, nie było nam dane być razem. Tak naprawdę wszystko zakończyło się po liceum. Każdy poszedł w swoją stronę. Iza swoją, ja swoją. Pamiętam, że w liceum powiedział mi takie fajne zdanie, że z kimkolwiek będzie on, czy z kimkolwiek będę ja, zawsze będzie na mnie czekał. Kocham moją żonkę za to, że pojawiła się w moim życiu. Dziękuję jej za to, że spadła dla mnie jak z nieba. I jest najcieplejszą osobą, którą kiedykolwiek poznałem. Jestem mega szczęśliwy, spędzając z nią każdy dzień, każdą chwilę. I oddałbym za nią życie. Drodzy rodzice, chciałabym wam bardzo podziękować za miłość, za poświęcenie, za to, że zawsze mogę na was polegać, za trud włożony w wychowanie mnie i za to, że pokazaliście mi, co jest w życiu najważniejsze. Dziękuję wam, rodzice, za to, że nauczyliście mnie, jak postępować, jak podejmować dobre decyzje, jak żyć w tym trudnym świecie, który nas otacza, że urodziliście mnie blisko takiego aniołka, jakim jest Izabela. Halfway to your doorstep from mine is well worn, 'cause I've known you since the day that I was born. I've known you since the day that I was born. Chciałabym wam bardzo podziękować. My chcielibyśmy podziękować. My chcielibyśmy podziękować. No jak ty mogłaś tak powiedzieć? Przepraszam. Nie, dobra. A, przepraszasz? Nie. My musieliśmy porozmawiać. Przeszkadza. Sparowany. To był wygan. O kurde. No dobrze, wytniemy to. Reklama na męczowianki, proszę. Dobrze? Dobrze.